specjal letnia. Jakieś komarzyska mnie pogryzły tutaj, tu i z tyłu, to tak do krwi dosłownie. Słuchajcie, byłam w Ziai i ten, nie wiem czy w Denku, którym wspominałam Wam, miałam takie próbki fajnego kremu, takiego wiecie, balsamu antycelulitowego, wiecie, takiego fajnego, który naprawdę tam coś działał, wiecie, jakieś tam podbudzenie dla skóry i miał przepiękny zapach. Nie wiem, czy mam jeszcze te próbki, jeżeli mam, to gdzieś w Denku Wam pokażę, ale wyobraźcie sobie, dzisiaj Pani mi wzięła i powiedziała, że wycofali ten produkt. Także, no, czasami z kosmetykami tak jest, że to jest jakaś seria i wycofują, ale kupiłam pomarańczowe mleczko do ciała. Ja używałam z tej serii tylko oliwkowe, ale pomarańczowe, tak pomyślałam, na lato, fajne. Słuchajcie, to gratisowo, tropikalny kokos, energia, mgiełka z mentolem, to jest rewelacyjne, ja w zeszłym roku tego używałam. Rewelacyjne, a wiecie, że ja kocham mgiełki. Do tego właśnie fajny był zestaw, słuchajcie, za 13 zł, a że ja mam teraz te oczy takie, używam jak najlżejszych tych, wiecie, preparatów do ścierania oczu. To jest nawilżający płyn micelarny, skóra, wiecie, sucha, odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe. Przeciw pyłom. O, i tutaj dodatkowo taki płyn, to jest znany, nawilżający ten demakijaż, ale właśnie tutaj taka pojemność i to niecałe 13 zł kosztowało. Także to jest 390 ml. Ja lubię w Ziai i miałam Ziai płyn micelarny Jeju, bardzo fajny, też z tą pompką, to się fajnie sprawdza. I słuchajcie, fajną rzecz jeszcze. Ziaja Fit mgiełka do ciała i włosów mango. To taka jakaś nowość. Więc wzięłam, a że ja uwielbiam takie mgiełki, wiecie, a to jest i do ciała, i na włosy, więc teraz jak upały, to i włosy się odżywią dodatkowo, więc coś fajnego. No i tak jak mówię, a to dostałam gratis. Tropikalny kokos z mentolem. To jest rewelacyjne, ja miałam w zeszłym roku. Także to tyle z Ziai. Jezu, tak mnie pogryzło, że szok. Będę się odzywać później. Mamy poniedziałek, słuchajcie, patrzcie, jakie mam fajne spodenki, steranowy z outletu i jeszcze takie, one 19 zł kosztowały, słuchajcie, świetne, bawełniane, jeszcze takie żółte. Ja lubię chodzić po domu w krótkich spodenkach do spania i w ogóle, no rewelacja, słuchajcie, rewelacja. To w outlecie. Kiedyś Wam pokazywałam też taki płaszczek, sobie kiedyś tam kupiłam, ten outlet to właśnie jest Terranova, więc no mega, świetnej jakości, wiecie, taka bawełna, mega, wyprałam je wczoraj i właśnie dzisiaj sobie założyłam taki różowe i arbuzy, jeszcze mam takie żółte, przy okazji Wam pokażę, także mamy poniedziałek, z Giną dzisiaj na USG, jutro też na wizytę, żeby ustalić, wiecie, dalszy proces leczenia, bo na pewno będzie brała jakieś lekarstwa na tarczycę, bo ma lekko powiększoną, więc no i dzisiaj nie ma dobrego dnia, widzę, jest taka bardzo osłabiona, także no i będę się odzywać później. Zajadam owsiankę. Taka owsianka, to naprawdę jest bardzo sycąca, słuchajcie. Naprawdę.
taki czuję spadek ciśnienia. Właśnie może też dzień. Właśnie dzisiaj też nie ma takiego humoru, wiecie. Pomijam fakt, że ona bierze tak antybiotyki dość mocne, takie, że musi brać też przeciwbólowy proszek, więc to są takie sterydy, tak? Ajku, powiem wam, że tak, jakiś spadek ciśnienia musi być, bo tak czuję, słuchajcie, taki spadek energii, a miałam dzisiaj fajny trening i jestem pełna energii, wiecie, tak po treningach to jest tak, że najpierw się nie chce, trudno się zmobilizować, ale później jak wam wejdzie w krew, no to robicie, też nie wolno przesadzać, słuchajcie, ja zrobię osobny filmik, jak już będę miała takie, no już mam efekty, ale ogólnie chciałabym właśnie taki motywacyjny i pokazać wam, że w każdym wieku wszystko można, tylko zależy od waszego podejścia i to podejście musi być indywidualne i do was dostosowane, ale powiem wam, że im bardziej się ciśnie, tym bardziej większy stres dla organizmu i wcale to lepiej nie idzie. Także z tym wysiłkiem moim i tak dalej, to też musiałam ograniczyć, tak. Dosłownie musiałam ograniczyć, żeby jakby efekty były szybsze. Rozumiecie? Za dużo cisnęłam, za duży stres i mój organizm się zaczął buntować, wiecie, zaczął jakby magazynować, tak. Do tego jeszcze za mało kalorii jadłam i w efekcie właśnie wolniej chudłam. Dobiłam kalorii. Teraz je bardzo, tak wiecie, starannie wyliczam, żeby po prostu zjeść tyle, ile muszę i ograniczyłam treningi i od razu szybciej to poszło. Także naprawdę to jest proces. Ale do czego właśnie zmierzam, że właśnie tak wiecie co, jak się ćwiczy i dzisiaj akurat miałam ten dzień ćwiczący, to ma się tyle energii i tak dalej i później po takim treningu jakieś, no nie wiem, czuję się takie zmęczenie, takie jakby psychiczne osłabienie. Ja tak przypuśćmy mam, a znowu po 20 minutach widzę taką jeszcze większą siłę, że możecie jeszcze więcej. Taka ciekawostka. Także a propos treningu, wiecie, i zdrowego jedzenia, naprawdę właśnie to ja bym tak do tego podchodziła, bo to jest sposób na życie, to nie jest dieta. Ja po prostu wróciłam na swoje tory, jakby tak, które czasami zbaczałam więcej, mniej, ale powiem wam, że zawsze jakby takie główne zasady, tak, picie wody i zdrowe jedzenie, zdrowsze w większości, zawsze tak miałam, tak, no ale w życiu mamy różne etapy, różne stresy i tak naprawdę już wam kiedyś mówiłam, że tak najbardziej takim u mnie czynnikiem stresującym, w ogóle wpływającym na wagę, to jest stres. Ale stres pojęty bardzo szeroko i to nie jest, że życie jest ogólnie, tak, stresem. Wyczerpujemy się i tak dalej. To jest głębszy temat i większy, ale główną zasadą, którą rozkminiłam, to jest to, że ja po prostu tak naprawdę, to jest śmieszne, ale niezależnie co, ale ważne, żebym ja sobie przygotowywała posiłki, rozumiecie? Żebym jakby tą miłość do siebie przelewała w posiłku. I to naprawdę, i czy ja trochę więcej zjem tych kalorii, czy mniej, jest to, jakby mój organizm tego nie odbiera jako stres wtedy, tak? Jak zjem mniej, też nie odbiera tego jako stres. Natomiast dla niego wielkim stresem jest, jak coś jest przetworzone, coś, co nie zrobiło moje ciało jakby, no. Taka ciekawostka, naprawdę odkryłam to właśnie niedawno, tak sobie analizując w ogóle moje różne etapy w życiu. To główny, podstawowy czynnik, to właśnie, wiecie, to jest to zainteresowanie jedzeniem, tak? Głównie, więc kupowanie produktów, wybieranie ich, przygotowywanie. I kiedy ja to robię dla siebie, to mój organizm to przyjmuje z taką miłością, wdzięcznością,
i nie ma problemu, nie wiem, z trawieniem, nie ma problemów jakby z przetwarzaniem tego, on to wszystko bierze. Bierze to z miłością i wszystko idzie wtedy świetnie po prostu. Natomiast im więcej przetworzonych rzeczy, nieprzygotowanych przeze mnie, tym mój organizm jakby to odbiera jako atak taki. Naprawdę. Przetestowałam. Także, no. Pogadałam, może w końcu zjem do końca. Widzicie? I taka owsianka, niektórzy to wcinają na raz. A ja jem dość długo. Wbrew pozorom i tak naprawdę moim problemem nie było, że dużo jadłam, tylko że za mało. Tak. Więc to się mówi tak, że bo tak często ludzie też lubią bagatelizować, jak ktoś chudy, no to więcej jedz i tego. To czasami nie działa, słuchajcie, tak? Wchodzą wtedy inne choroby i tak dalej. A ja wbrew pozorom za mało jadłam. I za mało w porównaniu z tym, co teraz rzeczy, które sama przygotowywała. A teraz się pilnuję, żeby jeść odpowiednią ilość, żeby nie jeść za mało. Tak, i to jest mój klucz. I po prostu zaczęłam momentalnie, wiecie, prawie kilogram tygodniowo wyrzucać, więc... Słuchajcie, update a propos mojego gina. Byliśmy wczoraj u pani doktor z wynikami badań, tak, krwi, które robiła wcześniej z USG, no i z tą kuracją, tymi silnymi antybiotykami przez cały tydzień i też do ucha jej taką tubę z lekarstwem dawałam, więc ucho już jest wyleczone, jeszcze tam do wtorku mam jej wlewać ten wlewać, wstrzykiwać, wkraplać tą maść taką do ucha, ale ona jest fajna, bo w takiej tubie pokazywałam Wam chyba w którymś z vlogów. W każdym bądź razie badania krwi wskazują na to, że ma niedoczynność tarczycy, więc właśnie dzisiaj jadę kupić jej lekarstwa, które będzie brała przez 6 tygodni i za 6 tygodni spotykamy się znowu, żeby zrobić badanie krwi i zobaczyć, czy ta dawka jakby tak spowoduje, że ta niedoczynność się poprawi, tak, i tarczyca. Powiem Wam, że trudno to powiedzieć i czy z tymi nóżkami jest lepiej. Trudno mi powiedzieć, jakiś tam, wiecie, to nie jest to, że ona, nie wiem, nogi jej się rozjeżdżają czy coś, tylko są takie momenty, wiecie, że tam się, nie wiem, jak się trzepie, to tam nóżki jej się bardziej rozjadą, czasami jak wstaje i tak dalej. Jest ogólnie teraz zmęczona tymi antybiotykami, ale to też pani doktor powiedziała, że właśnie to niedoczynność tarczycy też powoduje, tak, zmęczenie, tak jak u ludzi, nie? No więc... No, 6 tygodni, zobaczymy za 6 tygodni, jak to dalej pójdzie. Ogólnie ma apetyt, jest w dobrym stanie, więc... Trochę się zrobiło chłodniej, wiecie, 19 stopni, także normalnie można w bluzie sobie chodzić. Oczywiście, nie wiem, na rower czy idąc gdzieś, to można krótki rękaw. To jest taka najlepsza pogoda, ale już te takie ochłodzenie... podobnież ma znowu wrócić te upały, no. No ale mamy lato, cóż mogę poradzić. Także dziękuję tym, którzy trzymali kciuki za Gina. Gin bardzo dziękuję, nie jest gorzej, więc to jest pozytywne. Będzie brała teraz lekarstwa na tą niedoczynność, no i zobaczymy, co będzie dalej. Także dziękuję w imieniu Gina. Będę się odzywać. A outfitik to jak widzicie, jak widzieliście wcześniej, mam tą bluzę z Pull & Berry, mega ją lubię, długie spodnie z dziurami i słuchajcie, te buty z René, trzeci sezon, to jest taki właśnie brudny róż, bardzo je lubię, normalnie je piorę, czyszczę, jak się to coś tam zabrudzą bardziej tu od zielonego, od wczoraj chodzenia, dżinek zostaje. No, właśnie taka jest.
też ostatnio strasznie mnie tutaj ścięgno boli, trochę nawet i kolano. Chyba coś przesadziłam z treningiem, coś mi ścięgno, a nawet nie z treningiem, tylko w weekend po prostu, wiecie co, chodziłam. Bo jak nie osiągam, wiecie, w treningu odpowiednią ilość kroków, to później dobijam to normalnie, nie wiem, oglądam serial, o, i właśnie a propos fajnych seriali, to Snowpiercer na Netflixie, serial, mega, to jest serial o pociągu, który jest pociągiem przetrwania, bo na świecie panuje, wiecie, zabójczy mróz i Snowpiercer jest taką lokomotywą ludzi z całego świata, tak naprawdę amerykański, tak? Amerykanie, ale jest to pociąg, w którym są różne grupy społeczne, to jest odzwierciedlenie świata i on okrąża ten pociąg cały świat, bo jeżeli stanąłby, to by zamarzł i wszyscy by zginęli. To są ostatni ludzie tak naprawdę na świecie, którzy, oczywiście Amerykanie muszą być, tak? Ostatnimi ludźmi na świecie, ale którzy jeżdżą dookoła Ziemi. No i wiecie, wszystkie problemy. To są poszczególne wagony, to są tak zwane klasy. Jest najbardziej niska klasa, to są ogonowcy tak zwani, którzy są na samym końcu i są to ludzie, którzy jakby nie wykupili tych biletów, tylko wiecie, tak na złodziejsko trafili, jakby można powiedzieć, tak? Złodziejsko przetrwaniowo na ten pociąg, na tą lokomotywę, która jest jedyną szansą, żeby przetrwać, bo na świecie panuje zabójczy mróz. Także jest mega fajny, polecam Wam na Netflixie, napiszę Wam tutaj jeszcze raz, Snowpiercer, rewelacyjny serial. I do czego właśnie wracam, że jak nie dobijam kroków w treningu, to po prostu odpalam serial, wiecie, rozkładam matę i chodzę, po prostu chodzę. I po prostu dżiny kółko gdzieś leżało, nie zauważyłam. I po prostu tak źle stanęłam, noga mi się wykręciła. A że to jest właśnie ta noga, która też 2 lata czy 3 lata temu cierpiała najbardziej, wiecie, jak byłam na łyżwach, to miałam kostkę skręconą, więc tutaj te kontuzje szybko, łatwo mnie dopadają, ale smarowałam sobie Bengajem. Dzisiaj też sobie odpuszczę trochę tego treningu, żeby po prostu dojść do siebie. No i tak właśnie dlatego, jakbym tak trochę kulała, no to właśnie dlatego, bo mam naderwane ścięgno. I tak w kolanie mnie ciągnie, także. No, sportowe sprawy, wiecie, ja się tym za bardzo nie przejmuję, ale dobrze jest trochę też odpuścić, no i właśnie dzisiaj miałam dzień treningowy, ale go sobie tak odpuściłam, ale kroki mam zamiar zrobić, trochę już lepiej, ale tak czuję, wiecie, że muszę odpuścić, bo tam aż tak mam, czuję takie ciepło i po prostu takie ciągnięcie. Dobra, torbę zabieram sobie tą dzisiaj, także będę się odzywać, ruszamy. Znowu się muszę zmierzyć z tymi igiełkami. Że jestem. Bierzemy odkurzacz i działamy. Powiem Wam, że też sporo liści mi znowu spadło do bagażnika, więc no, kiełki, igiełki, Gina. Czarte roboty. Słuchajcie, nie jest łatwo, ale właśnie to mi pomaga, ta szczotka, ta pianka do tapicerki i dywaników. Naprawdę ona tak fajnie doczyszcza. Widzicie, te kiełki w miarę schodzą. Jeszcze raz będę odkurzała, bo jeszcze raz odkurzałam, ale naprawdę to jest niezłe, naprawdę niezłe. Widzicie, normalnie wichura taka na deszcz idzie. W miarę to ogarnęłam. Także z tych kiełków, tej sierści drzwiny, to jest po prostu masakra. Także w miarę ogarnęłam, ruszam dalej. Tradycyjnie, jak zaraz wrócę, to będzie hol z siatek. Mamy fiolety, mamy lata 80. Przenieśliśmy się, no on
kuźma. Dobra, muszę. Lepiej będzie, jak to będę trzymała. O, bo tu. Dobra. Nie, bo nie mogę ruchać. Widzicie, z tego kąta jest w miarę. On po prostu jest czuły bardziej chyba na jakieś tam. Może tu będą lepsze kolory. Słuchajcie, jestem na mojej ulubionej stacji. Wracam i mówię, podjadę sobie po kawkę. O, się należy. Sprzątałam Karolcie i słuchajcie, mam ten taki zapach, co kupowałam sobie w Lidlu kokosa, ale on mi się trochę wylał, więc ten patent jakby trochę zesłab. Ale zobaczcie, co kupiłam cudownego. Jezus, no te fiolety to mnie... Waniliową trampkę. I tutaj sobie zawiesimy taką trampkę. Nie będziemy przeszkadzać za bardzo, nie. No zajebiste jest, zobacz. Także mega się cieszę. Typowo, słuchajcie, letnio. Żółta trampka. Także jadę do domu i robimy haul szybki z Lidla. Także jadę dalej. Słuchajcie, sorry za te fiolety, no. Trampka jest, jedziemy dalej. Słuchajcie, to szybki haul. Także od jutra Winek będzie już brał lekarstwa. O, słuchajcie, to są takie Eurotho. Podobnież pani magister, tak się pytałam, dopytywałam. Normalnie ludzie biorą na niedoczynność tarczycy. Ona ma jedną rano, drugą wieczorem. Mamy Lidla, wszystko z Lidla jest, słuchajcie. Zapłaciłam niecałe 100 zł. Także zapłaciłam 96 zł. Dwa skry. O! Nie wziąłam. Starczy wzrok. Myślałam, że to są piątnicy. A Lidl też ma piątnicy. Skry. No ale trudno, dobra. Niech będzie. Tak dla urozmaicenia, bo tak naprawdę to bez laktozy ja powinnam jeść. Takie śliwki, słuchajcie. Coś mnie naszło na śliwki. Ja mega lubię śliwki. W ogóle takie nasze, ale to naszych węgierek to jeszcze nie ma. Ale te też są bardzo fajne. Takie trzy wielkie. Porzeczki. Czerwona, polski produkt. Były, słuchajcie, za cztery coś. Więc dwie wzięłam, bo ja uwielbiam porzeczki. Wiecie, do maślanek, do owsianek, do szczególnie do omleta uwielbiam. Ale tak nawet zjeść. Ja uwielbiam porzeczki. Borówki. I wzięłam sobie bez laktozy foilos. Dwa truskawkowe, z tego co pamiętam. Tak. Dwa truskawkowe. Ta żywiecka, bez, wiecie, bez tych barwników, bez... To dla Giny głównie, ale ja też ją lubię, ale do proszków głównie po to. Awokado. I tak w Lidlu są tańsze awokado niż w Biedronce. Dwa takie. Ile te dwa awokada kosztowały? Bo powiem wam, że nie mogłam dopatrzeć się ceny. Awokado 12,63 te dwa. No, a w Biedronce jedno kupowałam za prawie 9 zł. No, więc w Lidlu awokado są tańsze. Taką bułkę. To dla smoka pewnie, bo on lubi. Podpiecyk. Malinki. Naprawdę te maliny z Lidla bardzo lubię. I w końcu pomidorową trafiłam, słuchajcie. Były tej innej firmy, coś tam, pan pomidor, coś takiego są zupy w Lidlu, ale nie było pomidorowej, a że za mną chodzi pomidorowa. Zupa krem z bazylią, dwa takie wzięłam. Zobaczymy. Dzisiaj chyba nawet sobie zjem jedną.
mozzarelka z pomidorami, wiecie, też na grzankę, super. Bardzo lubię, słuchajcie, tą kiełbasę myśliwską z Lidla. Ją bardzo często ją podsmażam, słuchajcie, do ziemniaków, albo w ogóle taką podsmażaną, bardzo ją lubię. Jeszcze jedna taka bułeczka. Drzem, bo naszło mnie na brzoskwiniowy drzem. Czasem, wiecie, to mam taki serek wiejski bez laktozy, więc czasami trochę drzemu do słodzenia. Słuchajcie, i takie coś kupiłam właśnie. Chciałam właśnie kupić pierś z indyka i coś takiego fit zobaczyłam, więc tutaj jest mniej tego tłuszczu, co jest dobre. Mięso na gulasz właśnie takie podsmażane, zobaczymy, z indyka. I słuchajcie, dwa takie proteinowe batony. Ja wiem, że to jest, słuchajcie, przetworzone, ale ja czasami po prostu muszę dobić czymś kalorie, a tutaj jest białko dodatkowo i szybko mi dobije, bo czasami po prostu pod koniec dnia, jak podliczam, no to za mało mam kaloryki, więc kawałek. Ja takiego batona nie zjadam na raz. I to nie mam właśnie czegoś takiego, co mi tak by dobiło i po prostu bym miała z głowy. Także dobrnęliśmy do końca. Jak się, Dżinku, masz? Ojej, zobaczcie, zobaczcie, jak ona... Idziemy na spacerek, tak? Także od jutra zaczynamy tą kurację na niedoczynność tarczycy. Dzisiaj jeszcze też jej w ucho wstrzykiwałam to lekarstwo, bo jeszcze do wtorku ma brać, więc tak, idziemy, żegnamy się. No chodź, łobuzie, muszę schować to do lodówki mięso. Tak, no i idę. Także myślę, że to wszystko w tym vlogu. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie kciuki za Gina. Będziemy się odzywać w następnym vlogu. Pa, trzymajcie się.